Ksiądz Robak na podwórzu przeskakuje drewniane ogrodzenie. Pospiesznie rusza do lasu. Znika wśród drzew. Na skraju lasu przechadza się hrabia ze strzelbą pod pachą. Nadjeżdża Tadeusz. Zeskakuje z konia. Służący odprowadza konia na bok. Tadeusz zdejmuje z ramienia strzelbę. Rozgląda się. Hrabia mierzy go spojrzeniem. Przez zarośla biegną ogary. Wojski przyklęka, pochyla się, przykłada rękę do ucha. Nasłuchuje bacznie. Prostuje się. Wstaje. Patrzy w dal roziskrzonym wzrokiem. Są trzymane na smyczach ogary. Asesor rozgląda się czujnie. Obławnicy biegną przez las. Ogary wciąż na smyczach złapały trop. Hrabia unosi strzelbę. Obok stoi Tadeusz. Potężny niedźwiedź wynurza się z zarośli. Rusza w ich stronę. Tadeusz i hrabia mierzą do niego ze swoich flint. Niedźwiedź staje na tylnych nogach. Obaj strzelili niecelnie. Rozjuszony niedźwiedź rusza na hrabiego. Unosi wielką łapę z pazurami. Gerwazy, asesor i rejent składają się do strzału. Podbiega ksiądz Robak. Chwyta strzelbę Gerwazego. Niedźwiedź tuż przy hrabim. Ksiądz, asesor i rejent strzelają. Hrabia ocalony. Ksiądz Robak kreśli dłonią znak krzyża. Naciąga kaptur na głowę. Asesor. Fuzyjka moja, górą na się górą. A co, fuzyjka moja? Niewielka ptaszyna, jak się popisała. To jej nie nowina. Nie puści ona nawet żadnego ładunku. Od książęcia Sanguszki mają w podarunku. Jak też wziąłem na oko? Rejent. Postój, że marucha! Pomyśliłem i basta! Ot, leży bez ducha! Tęga strzelba! Prawdziwa to sagalasówka! Napis Sagalas, London, a baba banówka! Asesor oburzony. Jak to? No kroć setnie zwiedzi! To po niby pan zabił? Co też to pan bredzi? Słuchaj no! Tu, panie, nie śledztwo! Tu obława! Tu wszystkich weźmiemy na świadectwo! Gerwazy dobywa Kordelasa. Panowie! Rozcina na dwoje pysk ustrzelonego niedźwiedzia. Wyjmuje kulę. Ta kula nie jest z waszej broni. Ona z tej Koreszkowskiej wyszła jednorurki, lecz nie ja wystrzeliłem. O, trzeba tam było wagi. Straszno wspomnieć. W oczach mi się ćmiło. Panowie, długo żyję. Jednego widziałem człowieka, co mógł takim popisać się strzałem. Chwała księdzu. Dwom ludziom on życie ocalił. Może iczem. Gerwa będzie się chwalił, ale gdyby ostatnie z krwi choreczków dziecię wpadło w bestyi paszczę, nie byłbym na świecie. I moje by tam stare pogryzł niedźwiedź kości. Pójdź, księże. Gerwazy szuka wzrokiem księdza Robaka. Wypijemy zdrowie jego mości. Ksiądz z oddali słyszy wołanie. Nie wraca. Myśliwi gromadzą się wokół wojskiego, który przysuwa do ust długi, centkowany rok bawoli.